Wielu Polaków jest zatroskanych tym, co dzieje się w naszej ojczyźnie. Wielu zaczyna się zastanawiać, dokąd płyniemy, czy leci z nami pilot. Oprócz tragizmu sytuacji takie myśli to jest zdrowa odpowiedź narodu, bo kiedy coś idzie źle, warto pomyśleć, co zrobiliśmy źle, gdzie zawiniliśmy w tej całej sytuacji. Jeden z moich Przyjaciół Paweł Machała, też pastor w naszym kościele wczoraj podesłał mi taki oto werset z księgi Izajasza. On nie dotyczy bezpośrednio Polski, dotyczy Izraela. Ale tak jak Bóg troszczył się o Izrael, tak też troszczy się o inne narody, o Polskę również. Tego samego oczekuje od Polaków, czego wtedy oczekiwał od Żydów. Będzie o prawie, będzie. O sprawiedliwości. Księga Izajasza, piąty rozdział, werset siódmy. Zaiste winnicą Pana zastępów jest dom izraelski, a mężowie Judcy ulubioną jego latoroślą. Oczekiwał prawa, a oto bezprawie. Oczekiwał sprawiedliwości, a oto krzyk. Paweł. Mój przyjaciel właśnie powiedział, że no, aż go uderzyło, jak głęboko ten werset opisuje stan dzisiejszej polskiej rzeczywistości. Partia, która nami rządzi, to, ma, no, aż się nie chce tego mówić, ale ma w nazwie właśnie te Boże cechy państwa: prawo i sprawiedliwość. Zobaczcie, że Bóg tego oczekuje od każdego narodu. No, tutaj mówienie o tym, żeby chrześcijanie nie angażowali się w politykę, no, jest jasno obnażone jako kłamstwo. Bóg chciał, by Polska była państwem prawa. Jest państwem bezprawia. Chciał, żeby Polacy doświadczali sprawiedliwości. A coraz więcej ludzi mówi dość. Już dłużej tego nie zdzierże. Warto pamiętać, to jest owoc kato-komuny. Katolicko-komunistycznego państwa i mentalności dominującej w Polsce.